sold away. Kato, mulla on tää rock'n'rollia. Se on sielu sain aina rock'n'rollia. Kaikki on niin rock'n'rollia. Hej, witam wszystkich na streamie, a zarazem na 63. odcinku w grze o nazwie My Summer Car. Moi drodzy, witam wszystkich, cześć Paweł. Ten odcinek próbowałem nagrać wczoraj i finalnie nie udało się, nagrywam go dzisiaj na streamie. I dzisiaj mamy podobny plan jak wczoraj, za chwileczkę go przedstawię. Tylko na samym początku... Rób mi żarcie. Na samym początku zajmiemy się najważniejszą rzeczą, czyli wujo. O co to ruszasz? Po co ruszasz te drzwi? Zaraz wyniosę ci ten stolik. No. Mamy prosty plan. Na początku jedziemy do byłego, do starego mieszkania pana Jaka, czyli Jobkę, chuj wie jak. Później, następnie przywozimy to tutaj. W międzyczasie idziemy na karty, stawiamy sobie tam jakąś skromną sumę, wygrywamy i jedziemy tutaj. Jak tutaj dojedziemy, to oddajemy mu rzeczy. Jego, czyli te stoliki, nie stoliki, bo jeszcze dwóch rzeczy zapomniałem i to tak kurwa prozaicznych, że szok. Przestawimy sobie samochód, jak się tam to grzeje. W ogóle dobrze, że jak ostatnio zapieprzyłem w te dystrybutory, że to nie wybuchło, bo byłoby ciekawie. Dobra, nie mamy czasu. Bierzemy ze sobą wuja, bo wujo, wiecie, rodzina. I szkoda go tu, o. Macha sobie rączką. Chcesz jechać? Dobra, pojedziesz. Dobra, weźmiemy sobie to. Chcesz trochę? Nie? Oddaję. To jest chyba metalowe albo plastikowe, papierowe, chuj wie. Wujo, chodź, chodź. No, wstajemy, idziemy. Idziemy do... Weź tą łapę! Urwę zaraz mu tą rękę. Znaczy temu Menelowi nie wyjadę. Wujek, zostaw te krzesło, niepotrzebne ci ono jest. Uważaj na schody. Na razie... Pamiętam, jak go do szoferki ciężarówki wsadzałem. To było jeszcze lepsze. Siadaj do tyłu wuja. Dobra, i jedziemy drogą szybkiego ruchu. Bo i tak dojedziemy tam już nocą. No tam. Światełka i radyjko. Oczywiście długie. Hejka, cześć Laurka. Oczywiście światła długie, bo ja się nie przejmuję osobami, które oślepiam. Radyjko, muzyczka. Nie to. O kurde. Mam pomysła, właśnie. To zrobimy jeszcze inaczej. Znaczy jeszcze inaczej. Delikatnie zmodyfikujemy nasz plan. Na początku pojedziemy teraz po rzeczy. Przejedziemy z nimi do tego chłopa od kart. Tam zagramy sobie za 5 stówek, bo nie chce mi się przegrywać za dużo. Jak wygram coś, no idę spać wtedy. W tym samochodzie, który wygraliśmy jakiś czas temu. I wtedy wracam tutaj do Fletariego. Kupuję sobie części do Saucumy. No i jedziemy do miasta. Tam... O, pociąg jedzie. Tam w mieście zrobimy sobie od razu zakupy i pojedziemy jeszcze drogą powrotną do babci. Na pewno się ucieszy.
O, jeszcze nie śpi jego żona. Chociaż już może była żona, jak go wyjebała z domu. Zobaczcie, tak ikoniczne rzeczy. O, słyszycie to? Patrzcie, kto jedzie. Może damy mu wuja, co? Nie. Kiedyś to zrobię. Kiedyś mu wsadzę tam wujka. Nie chcę jeżdżą, chociaż nie chcę, żeby go zajebał. O, wujo próbuje wstać. Wujo, dostaniesz rzeczy, będziesz trzymał. Wujo, mam stół dla ciebie. Masz. Może cię tak odam. Połóż sobie tu łeb na nim. I masz twardą poduszkę. Tam krzesełko masz. No. Pierwsza część planu wykonana. Musimy tu zawrócić gdzieś. Nie chcę się wpieprzyć do tego rogu. No. Pierwsza część jest za nami. Teraz jedziemy zagrać rundę kart i jedziemy spać. Mam nadzieję, że się wszystko uda i że będzie dobrze. Ja tymczasem się napiję kawusi trochę. No, ja prosty chłop, mi więcej do życia nie potrzeba. Kawusia, my summer car. Pijamy wuja na tyle. Damy mu piwo? Damy wujowi piwo, czy nie? Może zapalić by chciał? Właśnie. Wujo, nie żygaj tam czy coś. Jak będziesz chciał, to za chwilę cię wysadzę. Tylko powiedz, czy coś, albo kaszlnij. 3 razy pod rząd. Łoch, nie. O nie, 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 nie. Te same miejsce co wczoraj. To było te same miejsce co wczoraj. Zobaczcie, kamusi, dziękuję. No i tutaj jedziemy tylko do dyskoteki. Za dyskoteką tak naprawdę już skręcamy. Te belki. Kiedyś może będę chciał zrobić to zadanie z belkami, ale nie jestem pewien, bo wiem, że jest naprawdę czasochłonne i niekoniecznie chce mi się to robić. Ale cóż, zobaczymy. Dobra, mijamy dyskotekę. O nie. O nie! Wujo, trzymaj się! Dobra, żyjemy. Tylko gdzie jest droga? Chyba tu. Tak, bo tam poleciałem w ten sposób, dobra.
może dzisiaj damy trochę inaczej, może zrobimy inaczej i damy wujkowi się przespać w normalnych, cywilizowanych warunkach, co? Co mu się dzieje, że tak kaszle? Czekaj. Co mu się dzieje? Choroba alkoholowa. Ma już gardło tak przeżarte wódą. Ale wiesz co? Wujek jest bardzo dobrym pomocnikiem właśnie jak gramy w karty. Mamy table, hair, dobra. Tylko gdzie jest mój diesel? Rano zobaczę. A nie jest! Wyłączymy radyjko. Chodź wujek, chodź, idziemy. Damy mu się przespać w cywilizowanych warunkach u tego chłopa. Znaczy tutaj daleko do cywilizacji, ale... Dzień dobry, skup żywca. Chodź, idziemy. Nie! Chodź wuja, chodź. Oporny wieprz z ciebie. Jakby go tu włożyć? O! Jest, udało nam się. Wujek, połóż się tam. O! A, niech leży. Dobra. Cześć. Przyszedłem cię ograć na 500... na 500... marek. ...550. Mamy 7. On ma... 1. Mamy 13. 14. Kurde. I się zaczyna. Dobra, jeszcze raz. I zostanę przy 17. On ma 11. 18. Dobra, nie gramy. Nie gram. Spierdalaj. O, idziemy spać. Straciliśmy tysiaka. Trudno. Jaki piękny dzień. O, aż cały samochód chodzi. No dobra. Drzwi nie zamknęliśmy mu. Gdzie on jest? Cześć wujo, wstawaj. Idziemy się umyć, chodź. Musisz się umyć, bo capisz. Zostawiłbym cię tu. Tutaj przynajmniej by cię nie zgwałcili albo coś, ale... Chwila. Albo dobra, może nie ta z jeziora, tam jest pompa. To od razu się napijemy. Także no. Chcesz się zapalić? Napić się czegoś? Napijemy się. Wujo, chcesz się napić? Chyba nie chcę. No dobra. Czy mamy wszystko?
Mamy to, to. Krzesło i stół. Dobra. Wujek, jedziemy. O rany. Tak, wygląda strasznie. Ale jeszcze żyje. Wujek, chcesz prowadzić? Myślę, że to nie byłby najlepszy pomysł. Jedziemy do mechanika, wujo. Chodź. Dobra. Tu masz piwo, jak chcesz, ja sobie żłopnę. Wujek, trzymaj się tam z tyłu, bo będzie bujało. Idź, zaklej się, wiesz co? W domu, ale jeszcze nie dziś. Mam 12 butelek wódki. Mam 12 butelek wódki. Zrobimy to, ale jeszcze nie teraz. Poliwka. Mówiłem, trzymaj się, wujo. Tak, krzesło tam jest, nie? Przypomnę też, że muszę sobie ten, zaraz sobie śpiwko walnę czy coś, ale muszę też do domu wrócić jakoś, nie? Żywy i z rzeczami. Właśnie, jeszcze za chwilę te zamówienie odbierzemy, bo mamy do odebrania kilka paczek, takich dla siebie. Dobra, jesteśmy na miejscu, jesteśmy u mechanika. Dlaczego ten samochód nie skręca? To jest największe gówno, napęd na tył, jakie może być. Musimy trochę przepchać ten samochód. Dobrze, że w ogóle da się tak przepychać. Gdyby tego nie było, to by było straszne. Kurwa, tam dojadę. Kupujemy pompę paliwa. Siemano, naciągaczu. Mam kasę, dawaj mi to. Musiał pomyśleć chyba. Dobra. Skoro można kupić tylko pompę paliwa, to tego fuel steiner, czy chyba filtra paliwa, kupić nie można.
O kurwa. Dobra, to to musi iść do tyłu. Albo może do przodu. Wolałbym mieć na to oko. Wujek, jak będzie bełt się zbliżał, to mów. Albo chrumknij czy coś. Gdzie jest to piwo? O! Jeszcze się wylać pójdziemy. O! Na jego samochód. Tym samochodem się jeździć nie da. Gomer Cobra. Ja też mam u siebie w Satsumie. La 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 la. Obszczął samochód. Oczywiście całość będzie dostępna jako odcinek, tylko zmontowany. Pojadę kiedyś czy nie? O. O, autobus. Baudi. Ja mehme. Pienpetoeläimistä mainittakoon sellaisen kuin... To jest chyba wywiad jakiś. Czy coś, reporter. Albo jest ten chłop tak najebany. O! Trama. Nie! Lintuja näkyy ympärillä paljon muun muassa sellaiset helikot kuin... Kurwa mać, mamy chyba problem, wiecie? Cholera jasna. Proszę bardzo, pojedynek kurwa, dwóch alkusów. No, bardzo ładnie. I ich tak zostawimy. Kaszle czy żyga? No, też mi się tak wydaje. Pojedziemy sobie do miasta, zapiszemy grę i spróbujemy po zapisie tutaj, po czytaniu od nowa gry, przyjechać. Jak będzie żył, będzie stał, to spoko, kończymy zlecenie. A jak nie, to niestety spróbujemy jeszcze raz jutro. Albo dziś.